Teraz guziczek. Oj, oj, oj. A co to się otworzyło? Okej, okay, Google, tak. O, dwie te obsydianowe skrzynki, ale kozak. Kill off, duży level. Kill off, duży level. Dwa. Odblokowano poziom. Tu-du-du-dum. Tu-du-du-dum. Przygodowy? Za sam masz 51, nie dzięki. Nie, tutaj i tak te krówki są mocne. Krówki są mocne. Tam, co tam? Jakaś historyjka wstępu, czy tak po prostu? Te muczenie takie dziwne, zdistortowane i tak dalej. Chyba po prostu. Nie ma tu żadnej historii, po prostu przypłynęliśmy łódką na jakąś grzybkową wyspę. Gdzie są jakieś nie wiadomo jak potężne krówki. Nie wiadomo skąd nawet. Nowy cel, mu! Bo jest w filmach tam. Bądź dam. Dum. Takie te. Ile te krówki biją? Co? Aha! Ej, one są słabe jednak. Bo jakby wziąłem. Bierzemy wyższy poziom trudności, ok? 51. Jeżeli będę obrywał, to po prostu sobie. Po prostu bierzemy ten wyższy poziom trudności. Od kiedy krowy potrafią walczyć? Właśnie też mnie to dziwi. Teraz potrafią jakoś. Obczajmy, co robi to. Bo tego jeszcze nie obczaiłem. Weźmy przygotowy, co nie? I tu najniższy. 51. Mogę mieć przerąbane, ale dobra. Jak teraz te krowy są mocne? Jakby... troszkę mocne! Grasz zabija krowy w MC. Krowy w MC Dungeons. Mu kurwa! Zemsta. Ile tu jest sekretów? Zero sekretów, jedna skrzynka. Dobra. Jakie mam tu... Czekaj. Tutaj się wy... Pokazuje, że niby da się wejść. Ale chyba po tej właśnie... Tutaj po tym grzybku się da wejść. O! Legit. Skrzynka legendarna pewnie. No tak, pewnie obsydianowa właśnie. Ziup! Tak wystarczyło jednym skokiem, jak chciałem to rozłożyć na dwa skoki. Czy tu coś jest? Chyba nie. Ale zobaczmy dalej. O! Dzban. Jakbym wiedział, że przychodzę tu pod dzban, to bym w ogóle tu nie przyszedł, okej? Okay? Zobaczmy jeszcze, ile expa dają te krowy. Trochę dają. Wow! Ej, ta kula jest kozak! Ej, ta kula jest super. Zarąbiste. One są takie raczej w grupce, więc moje wybuchanie tu się bardzo przyda. No trochę się je bije. Ale pisało, że one są naprawdę tak mega, ultra potężne. Może po prostu chodźmy tam, gdzie trzeba iść. Chodźmy od razu do tego Mushroom Monstrosity, czy jak on tam będzie się nazywał, nie wiem. No ogólnie Redstone Monstrosity w wersji grzyba. Taka wiesz, taka dybka w wersji boss. Jop. Trzeba iść tam na dół. A tu są kolejne krówki, nie chcę zginąć. Ale to ich smaży po prostu. Chociaż chyba wolę ten wybuch. Ten wybuch, co miałem. Jep. Weź to. To jest chyba lepsze. Bum. Dobra, to sobie jedne. Właśnie, w sumie jakby... zabijesz parę krówek, to wszystkie umierają praktycznie, bo oni wybuchają po 60% ich życia. Więc jeżeli zabijesz dwie, to ci reszta umrze. No chyba, że nie ma zasięgu. Takie wiesz, wszyscy gracze. Krowy w tym poziomie są bardzo, bardzo potężne. Wafel? Tak? Ja nic nie czuję. Coś takiego jakby... Nie wiem, no... Albo to mój ekwipunek, albo po prostu te krowy są tak naprawdę słabe, a ci gracze, którzy mówili, że to jest takie trudne, tak naprawdę są nobkami. Co z tego, że mają pewnie setny level? Daleko jeszcze?
To wygląda jak arena do walki. Z bosikiem. Oho! Potworna grzybowa krowa. Muuu, kurde! Muuu! Czekaj. Nawalnij se. On przywołuje grzybowe krowy. Jezu. Co to za atak? What the... Tego nie było. On tak nie robił. Może wezmę coś, co mi się bardziej przyda. Na przykład wezmę drugą fajerwerkę. Ale tak fastem. Oh shit! Ciup. Nie no, skuszy, nie ma co go walić. Wafel te krowy w MCN są easy. Potworna grzybowa krowa. Muuu, kurwa, dokładnie. To jest tekst odcinka po prostu. Znaczy odcinka, no to będę robić sobie odcinek. Czemu on nie oberwał tego? Nic. A on ma dużo życia, Jezus Maria. Ale tak ogólnie to taki mocny nie jest aż. Łatwo go unikać. No ogólnie, jak to Redstone Monstrosity. No, prosty, ale długi strasznie. I walka z nim jest, no, męcząca. Bądźmy szczerzy, po prostu męcząca. Shit. Wait! Grzyby! Grzyby! Kiedy grzyby weszły za mocno? Jezu, ja mu nawet nie zbiłem jeszcze jednej trzeciej życia. Jezu! Jakie grzyby te atomówki? Wiesz, co się pojawia na niebie po atomówce? Grzyb! Grzyby są wszędzie. Dybka miała rację. Jezu. To jest jego najtrudniejszy atak, ale i tak jakby... Nie jest taki zły. Jop! Jezu, kolejne grzyby. Raz wali, kurde, nie wiadomo ile. Chyba się trzeba wycofać. Wej! Tak mi nie rób. O, a może jednak. Mały odpoczynek. Ej, tak nie strzelaj, gościu! Skończ z tym! To ci źle działa na zdrowie. Może jestem za daleko? Może muszę być blisko? Jezu! Czy ty kiedyś przestaniesz? Chyba muszę być blisko niego. Jak jestem daleko, to on się ładuje i wali tym czymś. Nie wal! Dobra, ogarnąłem go. Trzeba być blisko, bo jak nie, to on wtedy wali. Tym swoim dziwnym atakiem. Tak jak ostatnio, trzeba być cały czas blisko niego. Bo jak wcześniej, jak było się za daleko niego, to on rzygał. Teraz, jak jest się za daleko niego, to on po prostu strzela tym dziadostwem. Czego chcielibyśmy uniknąć raczej. Nie! Nie wal mi tym dziadostwem! Jezus Maria. Ile można? Spokój, gościu! Teraz nie oberwać.
Ucieczka byłaby jeszcze gorsza niż walka tutaj. Nie, strzelaj. Nie, no naprawdę, dobra, Jezus, może jednak ucieknę. Przywołaj krówki. No przywołaj krówki, wiem, że tego chcesz. Przestań się zachowywać jak bobo i przywoływaj te krowy. Nie strzelaj! Jezus Maria, co? Nie, proszę nie! Proszę nie! Mam 1 HP. Sudden Death mnie uratował chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, poczekamy na leczonka. Czy można uciec z tej arenki? Nie doskoczę. Ha, jestem wyżej. A, dobra, nieważne. Klikałem już guzik leczenia. Już klikałem. Byłem w trakcie klikania paluszkiem. Jednak nie udało się. No skocz! Nie napieprzaj tak, gościu! A, spadłem. Poczekamy chwilkę. Wait a second! Czekaj chwileczkę. XD! 200 IQ. Tak można do niego podchodzić. Ciekawe, ile za niego dostanę expa. Chyba dużo. Tak coś czuję. Fuck, klikałem już ten. Totem klikałem. Dobra, mam jeszcze jedno życie. W sumie tak naprawdę dwa, bo jak raz umrę, to nic się nie stanie. Jak ma się zero, to jest coś takiego jak ostatnia szansa. Po prostu. Nie, no przecież jestem obok ciebie, ty... Jestem obok ciebie, to czemu we mnie? Uff. Nie strzelaj! Ła! Myślę, że dwie fajerwerki mogłyby go już wykończyć. Dead. He's dead. Umarł. Lisia zbroj... To jest chyba jedna z lepszych mikstur. Znaczy nie mikstur, zbroi. Rozkładam to. Biorę to. Na pewno. Szybko nogi chyba nie. Ochrona? Mogły być dobre. Tchórzostwo nie. Mróz? Nie wiem. Skowyt agonii. O! Kiedy twój poziom trochę spadnie poniżej 25 punktów, zostaną użyte wszystkie posiadane artefakty. To może być dobre z połączeniami z niektórymi. W połączeniu z niektórymi, ale jednak nie wiem. Co ja mam? Ja mam te takie wybuchające. Mam grzybka i ogólnie. Dobra, wezmę. Wezmę. I protkę. Dobra. Jest git. Rozwaliliśmy go. Strasznie długo mi to zajęło. A cóż, w końcu taki wysoki poziom trudności, prawda? Wygrałem.